Prawosławni i grekokatolicy świętują dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną także Świętem Jordanu. Na pamiątkę chrztu Jezusa wierni uczestniczą w poświęceniu wody. Główne grecko-katolickie uroczystości na Podkarpaciu odbyły się w Przemyślu. Po nabożeństwie w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela wierni przeszli w procesji nad San, który dziś symbolizował biblijny Jordan, w którym chrzest przyjął Jezus. Obrzęd poświęcenia wody odbywa się poprzez trzykrotne zanurzenie w niej krzyża oraz świecznika. Tak uświęconą wodą wierni obmywają ręce i twarz na znak oczyszczenia ciała i duszy. Zabierają ją także do domów, wierząc, że ma uzdrawiającą moc. W uroczystościach w Przemyślu udział wzięli także duchowni Kościoła rzymskokatolickiego. Nad Sanem wspólnie wypuścili białe gołębie symbolizujące obecność Ducha Świętego. Jordan świętują dziś także prawosławni. Uroczystości odbyły się m.in. w Sanoku, Morochowie i Kalnikowie. Chrystus chrzczajecia! Sił zdrowia, dobrego roku! Chrystus chrzczajecia! Chrystus chrzczajecia!